Dzień dobry, witam Państwa na konferencji zorganizowanej przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Cycynie i taką inicjatywę będącą kołem Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. My, mieszkańcy tutaj w gminie Biała Podlaska, zorganizowaliśmy się po to, żeby przeciwstawiać się uciążliwym inwestycjom, ale też pozytywnie to robić, czyli występować z pismami o regulacje, z wnioskami o to, aby radni zajęli się tą sprawą. Uzyskaliśmy już wsparcie mieszkańców w pierwszej inicjatywie, żeby w ogóle poinformować mieszkańców, jeżeli taka inwestycja miałaby być. I wczoraj na spotkaniu w Styżyńcu, gdzie było, przypuszczam, koło 100 osób, mówiliśmy o tych problemach. Ja się zwróciłem do radnych z prośbą o to, aby wzięli w tym udział i te nasze wnioski, postulaty uchwalili. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego jest ta konferencja? Po prostu mamy pisemną odpowiedź z Urzędu Gminy, że niestety inicjatywa nie jest w katalogu tych organizacji, które mogą korzystać z sal, więc nie możemy się spotykać z ludźmi bez ponoszenia kosztów. My działamy społecznie i po prostu uważaliśmy, że powinniśmy być wspierani przez gminę. Drugim elementem jest, że zwróciliśmy się pisemnie też do wójta o udostępnienie informacji, czyli kontaktów telefonicznych do radnych i sołtysów. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, że niestety nie jest to informacja publiczna, więc nie przysługuje nam to. I z tego tytułu dzisiejsza konferencja jest głównie w tym celu zwołana, żeby poprosić radnych, aby uchwalili to, co my mieszkańcy przygotowaliśmy dla nich. Czyli ja może króciutko przedstawię, bo dzisiaj właśnie złożymy do Rady Gminy, do Przewodniczącego Rady Gminy i do Radnych Gminy Biała Podlaska wniosek jako Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej w Cycynie oraz wraz z kilkuset mieszkańcami gminy zwracamy się do Państwa jako Radnych Gminy Biała Podlaska z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy oraz przyjęcie w głosowaniu społecznego projektu uchwały, który złożony został do Rady Gminy 5 marca, czyli wczoraj. Ma on na celu wprowadzenie regulacji dotyczących uciążliwych inwestycji poprzez zapisy. 1. Wprowadza się zapisy w studium do planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie w planie zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określający minimalną odległość między uciążliwymi inwestycjami a istniejącymi zabudowniami mieszkalnymi na poziomie co najmniej 2 km. 2. Postulat. Ustala się wyłączenie uciążliwych inwestycji ze stref przemysłowych oraz terenów oznaczonych w studium oraz planie zagospodarowania jako przeznaczone pod przemysł, jeśli znajduje się one w odległości poniżej 2 km od najbliższych zabudowań. I 3. Bardzo ważne, szczególnie dla nas mieszkańców Cycyny i Worońca, postulat, aby ustanowić wyłączenie obrębów Worońca i Cycyny z możliwości realizacji inwestycji uciążliwych z uwagi na akumulację 2 zakładów, czyli który oddziałuje bardzo po prostu mocno. To jest zakład przetwarzający, padły ubite zwierzęta i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie jest tam chlewnia, a w tej chwili dowiedzieliśmy się, że dosłownie kilka dni temu, że jeszcze ma być tam 8 kurników postawionych, gdzie za decyzję środowiskową i o zabudowie wójt wydał 4 lata temu, w 2020 roku. I teraz nagle dowiadujemy się, że starosta wydał decyzję o tym, że pozwolił na budowę 8 kurników. Powiem jeszcze o ważnej rzeczy, bo tutaj jest moim zdaniem taka synchronizacja czasowa. Kiedy myśmy powołali inicjatywę w dniu 7 stycznia, to 9 stycznia inwestor zwrócił się o pozwolenie budowlane do starostwa. No i 16 lutego, czyli nieco ponad miesiąc później, otrzymał to pozwolenie. Czyli my, mieszkańcy, występujemy z inicjatywą. Chcemy się bronić przed tym, żeby pod naszymi domami nie było więcej uciążliwych inwestycji, bo te, które są, to są. A tutaj widać, że one powstają i jest to tak, że dowiedzieliśmy się o tym nagle. Czyli też było to procedowane. Formalno-prawnie pewnie wszystko było zgodnie z prawem, aczkolwiek powiem krótko, to jest trup, który wypadł z szafy. To jest sytuacja taka, że tutaj ludzie zajęci tymi problemami, tymi inwestycjami, które się pojawiły, ja mam cały segregator pism na ten temat. Ja po prostu życie prywatne poświęcam temu, bo to jest nasz wspólny interes mieszkańców. I w tym momencie powiem głośno, bardzo proszę radnych, bo teraz przekazuję to do rady, do radnych. Po prostu w ich ręce przekazujemy to, zostawiamy pod decyzję. Mam nadzieję, że najbliższej sesji Rady Gminy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że my jako organizacja, jako obywatelska inicjatywa cały czas napotykamy na różne wnioski, uzupełnienia o to, żeby coś poprawiać, albo że nie możemy mieć sali, albo że nie możemy mieć dostępu do telefonów radnych, tak? Czyli
jesteśmy hamowani na każdym etapie i generalnie też ta konferencja jest po to, żeby o tym powiedzieć, że to, co mogliśmy, już zrobiliśmy i przekazujemy z wielką prośbą. Wszyscy mieszkańcy, tak jak mówię, wczoraj było około 100 osób w Sforach, o to, żeby radni wzięli te sprawy w swoje ręce. I bardzo ważna jeszcze rzecz, bo to radni tej kadencji po prostu mieli możliwość wpływania na te decyzje, mieli możliwość reagowania i uważam, że samorząd to jest odpowiedzialność. W związku z tym to też jest bardzo ważne, żeby to ci radni mieli możliwość tę sytuację uregulować, naprawić. Dziękuję. To wszystko w zasadzie w ramach konferencji. Jeszcze też powiem o tym, że wspólnie tutaj z ludźmi z Worońca i ze Styżyńca kolejne osoby włączają się do tego, żeby pomagać. Jest pani, która jest merytorycznie przygotowana do projektów zagospodarowania przestrzennego. Jest tutaj też pan, który nas wsparł i też angażuje się, zbiera podpisy. Pozostawiam też głos innym, bo moim zdaniem konferencja już generalnie się zakończyła, aczkolwiek jeżeli są tu inne osoby, bardzo proszę też o zabranie głosu. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Gromadzki, jestem mieszkańcem miejscowości Sfory. Ja sprzeciwiam się tej inwestycji, ponieważ to wysycenie tych inwestycji w tej miejscowości, w okolicach jest już na tyle duże, że mieszkańcy również podnoszą swój głos i ja ich reprezentuję. W zeszłym tygodniu obiegła nas informacja, że w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego pojawiła się informacja o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę fermy drobiu w obsadzie 592 tysięcy sztuk. To jest w Worońcu, to jest dokładnie w połowie odległości między Worońcem a Zabłociem. Dlaczego te kurniki? Te kurniki są uciążliwe, ponieważ one wytwarzają odory. To jest smród po prostu, my o tym wiemy, bo już taka inwestycja jedna na Pulku istnieje i my tą inwestycję znamy. I teraz sprzeciwiamy się, my nie występujemy przeciwko ludziom, my nie atakujemy ani polityków, ani samorządowców, ani urzędników. My po prostu sprzeciwiamy się działaniom, niektórym działaniom, bo te działania odbierają nam godne warunki do życia, mieszkańcom naszych sołectw. Już teraz są uciążliwości I uważamy, że nasza okolica, nasze sołectwa są już tak nasycone tymi inwestycjami, że trzeba powiedzieć stop. Proszę Państwa, to są nasze prawa, to są nasze niezbywalne prawa, które gwarantuje nam Konstytucja. To są nasze prawa do wolności, do godnego życia. My nie chcemy dużo, my nie dopominamy się o jakieś potrzeby wyższe. To są nasze podstawowe potrzeby. Potrzeba do picia czystej wody i oddychania czystym powietrzem. Bo tak naprawdę, skoro już jest pozwolenie na budowę, to Państwo już nie zastopujecie tej inwestycji, prawda? Tylko jakby oczekujecie, żeby kolejne się nie pojawiały, tak? Była jeszcze ścieżka odwoławcza, skorzystaliśmy z niej. Zostało napisane odwołanie do wojewody lubelskiego za pośrednictwem organu udzielającego decyzji pozwalającej na budowę, czyli starosty. Z wnioskiem o całkowite uchylenie tej decyzji. Co, czekacie? Mamy też informacje od osób zaangażowanych w Worońcu, bo osoby te również skontaktowały się z konserwatorem zabytków, ponieważ w Worońcu istnieje Aleja Drzew Zabytkowych, Aleja Lipowa tak zwana, i konserwator zadeklarował poparcie i będzie się sprzeciwiał tej inwestycji również. Czyli tu też mamy nadzieję. W Worońcu. To, co przedmówca mówił, zwrócimy się z wnioskiem do wójta gminy Biała Polaska, powiem, że pismo wypłynęło do starostwa. Nie wiem, czy to jest takie działanie po prostu, żeby w jakiś sposób zareagować, kiedy się już mleko wylało, jeżeli chodzi o to pismo wójta Biała Polaska do starostwa, bo uważam, że ono nie będzie skuteczne. My zwracamy się do wójta z wnioskiem, aby z urzędu na podstawie 154 i 155 artykułu Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzruszył, czyli zmienił własną decyzję. Ma do tego prawo jako strona. Środowiskowo. Tak, środowiskowo, ale też później była decyzja o warunkach zabudowy. To są decyzje z 2020 roku. W tym piśmie opisujemy, że przez 4 lata od tamtego momentu dużo się zmieniło. Są zwierzęta prawnie chronione. Ja tu mam protokół, który sporządzili właśnie tutaj mieszkańcy Worońca i po prostu to jest bardzo ważny element. Czyli środowiskowo pojawiły się zwierzęta prawnie chronione, kiedy wcześniej nie były tam stwierdzane i bardzo ważne jest to, że w tym czasie, przez 4 lata, tak naprawdę to w zeszłym roku oddany został ten zakład do użytku, to jest jeden z największych tego typu zakładów w Polsce, jak sądzę, czyli 800 ton przerobu padłych i bitych zwierząt, plus jeszcze oczyszczalnia, które nadal jest w fazie rozruchu, nadal dokucza mieszkańcom, nadal są kontrole, nadal są usterki i tak to działa niestety. Czyli
To są bardzo ważne argumenty, które uważam, że wójt sam z siebie powinien do swojej decyzji wnieść. Czyli jak on to może jest? Cofnąć tą decyzję? Może ją zmienić, bądź tak, jest to formuła prawna wzruszyć, czyli zmienić, bądź po prostu wpłynąć na argumenty, które my tutaj podajemy, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem. Czyli to jest w rękach też wójta. Ja nie przyjmuję tego do wiadomości, że będzie się przerzucał wójt ze starostą pismami i nic z tego nie wyniknie. Jeżeli chcecie to zrobić, panowie wójtowie i starosto, no to zróbcie to, ale po prostu to nie chodzi o to, żeby przerzucać dokumenty przez 2 lub 3 lata, bo w tym czasie powstanie inwestycja kolejna, która po prostu będzie z każdej strony dokuczać mieszkańcom Worońca.